Moje Cthulhu. Martwa krew. Cześć, jestem Kacper i witam was w podcaście Moje Cthulhu. Moje Cthulhu to podcast dla graczy i strażników tajemnic, którzy chcą poszerzyć i pogłębić wymiar nadnaturalnej grozy na swoich sesjach. To podcast dla wszystkich tych, którzy czy w RPG, czy w grach karcianych, czy w grach komputerowych podążają szlakiem lovecraftowskiej grozy, zgłębiają tajemnice mitów Cthulhu, walczą z kultami, które chcą przywrócić na ziemię pradawne zło wielkich przedwiecznych i bogów, którym służą. Cieszę się, że spotykamy się znów. To pierwsza audycja w nowym roku. Jest mi niezmiernie miło, rzecz jasna, powitać was w tej noworocznej audycji. Przygotowałem dla was dość urozmaicony program. Poza tradycyjną porcją newsów, dziś będziemy podążać szlakami krwi. Aby jednak nie ograniczać się do tylko jednego wątku, bo przecież ze sprawami związanymi z krwią, kultami, wampirami, krwawą magią będziemy na pewno powracać nie raz w tym podcaście, postanowiłem przygotować coś w rodzaju składanki czy krwawej sałatki. Połączyłem więc w jednym wydaniu zarówno legendy krwi związane z historią Polski, to znaczy antropologiczne spojrzenie na tak zwany mit mordu rytualnego, przypisywanego niesłusznie, krzywdząco, a często z tragicznymi konsekwencjami Żydom mieszkającym w Polsce przez wieki, z tematyką magii krwi ze Cthulhu, a więc z omówieniem jednego z czarów, których właśnie do krwi się odnosi, z fragmentem prozy Brama Stokera, oczywiście Dracula, cóż lepszego, jeśli chodzi o krwawe tematy wampiryzmy, a także recenzją niedawnej premiery z Netflixa, czyli filmu Apostoł w reżyserii Garetha Evansa, w którym krew odgrywa oczywiście wielce ważną rolę i bez niej cała ta fabuła nie miałaby zupełnie żadnego sensu ani domknięcia. Postanowiłem, że w tym roku będę starał się jak najczęściej w tych audycjach podcastu Moje Cthulhu umieszczać elementy muzyczne, tak żebyście słuchając mojego podcastu mieli pełną audycję słowno-muzyczną z tematycznymi wątkami. Częściowo już mieliście szansę zapoznać się z jakimiś próbkami w poprzednich audycjach, kiedy puszczałem wam fragmenty nagrań z muzyki ulicznej z Maroka, a także utwór z lat 20., kiedy tam komentowałem jakiś niefortunny dobór muzyki na sesji Baniaka jednej. A dzisiaj przygotowałem dla was nawet dwa utwory. Jeden jest z lat 20. z epoki słynnej piosenkarki Marion Harris, utwór I'm a Jazz Vampire, przebój 1921 roku, odtworzony oczywiście z oryginalnej płyty winylowej. A drugi utwór, który usłyszycie w toku dzisiejszej audycji, z pewnością nie można tych dwóch utworów pomylić, będziecie wiedzieli, który jest który, to zespół Armageddon Gospel Revival i ich album Caress of the Vampire 2, utwór Teenage Girl Ghoul Agogo w wersji remiksowanej 4-minutowej. To z kolei utwór z lat 90., 96 rok. Te dwa utwory wampiryczne niech wam towarzyszą, niech was wprowadzają w odpowiedni klimat w tej dzisiejszej audycji. Nie przedłużając, zapraszam was do wysłuchania tej audycji, którą przygotowałem dla was. Subskrybujcie podcast na iTunesach, na Google Podcast czy na innych platformach, których używacie. Może to być YouTube. Jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi podcastowymi nowinkami, to najlepiej śledźcie mój kanał Twitterowy albo fanpage na Facebooku. A teraz posłuchajmy, jak szumi martwa krew. Zaczynamy. Saxophone, call it to its face.
the birth of jazz you hear, and where there is a little jazz, you always find me near, for I'm a jazz vampire. Shake a foot with me and dance, dance. Dancing is my specialty. Wise men keep out of my way. They know I lead them astray. They fall the minute I sway. I insist you can't resist a jazz vampire. Take a tip, take a tip, take a tip from me, for I am all the music has. Went down to the river, stood on the bank, shook my shoulders and the folks all sang, for I'm the meanest kind of jazz vampire. I'm the wicked vampire of the jazz. Get up in the morning and I make the coffee roll. Ham and egg, turn over, put the crullers in a hole. Get upon a trolley car, the car begins to sway. Sit upon a half a dozen lamps to start the day. I walk into the office and I greet the starter there. Six or seven elevators go up in the air. Sit down at my Remington and syncopate the keys. The fellow by the water stand gets water on the knees. The boss dictates a letter. Dear sir, I'd like to say, the man who gets the letter has to stop and hesitate. And when the day is over and the sun sets in the west, say I'm the only little bird who doesn't go to rest, for I'm a jazz vampire. Take a tip, take a tip, take a tip from me, for I am all the evil music has. I stood by the ocean, no one around. My shoulders and the sun went down, for I'm the meanest kind of jazz vampire. I'm the wicked vampire of the jazz. News. Wszyscy czekają oczywiście na newsy związane z polskim wydaniem Zewu Cthulhu. No i jakieś wiadomości do nas kolejno docierają. Z nowym rokiem ekipa Black Monków nagrała kolejnego Q&A, a teraz w ostatnich dniach pojawił się też film z kierowniczką projektu, która opowiada o postępie w tłumaczeniach, o tym jak te kolejne gadżety są dostarczane w wersjach próbnych. Generalnie wrażenie jest takie, że wszystko bardzo dobrze się rozwija, chociaż oczywiście malkontenci hashtag Zew Cthulhu narzekają na to, że nie mamy jeszcze tej strony tego systemu do wybierania rozmiarów koszulek i rodzajów okładek. Ja myślę, że to naprawdę nie ma co rozdzierać szat, naprawdę nie ma co się pastwić nad tymi Black Monkami. Przed nimi jest wielki projekt. Trzymajmy za nich kciuki, jeżeli jeszcze tydzień, albo dwa, albo trzy nawet będzie trzeba poczekać na ten system do zamawiania, system tego, tak zwany pledge manager, to nic się strasznego nie stanie. Zwłaszcza, że przecież oni mają jeszcze na głowie i konwent ten marcowy na Zamku Czocham i parę innych spraw na pewno i bieżące wydania. Dajmy sobie trochę luzu. Mamy regularne informacje o postępach. Na razie nie było żadnych niejasności czy dwuznaczności, więc po prostu trzymamy kciuki i kibicujemy dalej Black Monkom. Co poza tym, podstawowy news, którym się chciałem z wami podzielić, bo on jest w zasadzie już nawet trochę zaległy, takim się staje troszkę starusem, a nie newsem, to jest informacja, która wcześniej pojawiła się na moim fanpage'u facebookowym i na kanale twitterowym, a mianowicie, że BBC wyprodukowało bardzo fajne słuchowisko Przypadek Charlesa Dextera Warda. Jest ono o tyle ciekawe, że jest nie tylko przeniesieniem dźwiękowym właśnie tego
bardzo znanego opowiadania Howarda Phillipsa Lovecrafta o młodym czarnoksiężniku, który nawiązuje kontakt ze swoim przodkiem. Już więcej nie powiem, bo może ktoś jeszcze tego nie czytał, ale też BBC tutaj wyprodukowało nam ten klasyczny tekst w bardzo ciekawy sposób, dlatego że on jest stworzony w konwencji podcastu. Poszczególne odcinki tego słuchowiska są stosunkowo krótkie, mają około 20 minut i w związku z tym można sobie to bardzo ładnie podzielić. 10 tych odcinków składa się na całość. W notatkach do tego wydania mojego Cthulhu znajdziecie link do strony BBC4, gdzie można właśnie tego podcastu słuchać. Zdecydowanie polecam. Drugi news, z którym chciałem się z wami podzielić, to pierwsza chyba taka większa zapowiedź wydawnicza na ten rok. Wydawnictwo Golden Goblin. Wydawnictwo może nie jakoś specjalnie dynamiczne, ale mające na koncie kilka dobrych wydań, takich jak na przykład Cthulhu Invictus chociażby i dodatki do tego settingu, zapowiedziało, że w tym roku ukaże się nowy suplement ich nakładem, który będzie składał się ze scenariuszy do klasycznej ery, do Cthulhu w 1920 latach. No dobrze, czekamy w takim razie. Mam nadzieję, że inni wydawcy też podzielą się swoimi planami wydawniczymi na ten rok. Z nowości wydawniczych mamy przede wszystkim starter set do Zewu Cthulhu. Tutaj Chaosium wróciło z powrotem do dawnej tradycji wydawania takich pudełkowych zestawów. Inne wydawnictwa, które proponują nam RPG, również mają tego typu produkty, właśnie takie mini wersje swoich systemów. Tylko tyle zasad, żeby rozegrać parę sesji, żeby się nauczyć otrzaskać z tym, poczuć klimat, jakieś tam wprowadzające scenariusze, czasem gadżety. Ten zestaw, starter set, ja miałem z nim do czynienia wyłącznie w postaci cyfrowej. Pobrałem go, zakupiłem na DriveThruRPG za $9.90, żeby mieć dostęp do nowej wersji bardzo fajnego, kultowego scenariusza Stepujący Nieboszczyk. I oceniając na podstawie takiego szybkiego zapoznania się z tym materiałem i na podstawie Stepującego Nieboszczyka, którego już miałem szansę poprowadzić właśnie w tej nowej adaptacji z udziałem Chrisa Spiveya, czyli wzmiankowanego wcześniej już w tej audycji autora podręcznika Harlem Unbound, szefa wydawnictwa Darker Hues Studio, czyli mamy tutaj eksperta od spraw rasowych w Zewie Cthulhu, który nieco zupdate'ował i wspólnie z Markiem Morrisonem uwspółcześnił trochę, czy po prostu ulepszył tego klasycznego Stepującego Nieboszczyka. Powiem wam, jest to świetne, jest to naprawdę w porównaniu do tego Stepującego Nieboszczyka, którego znamy choćby z polskich wydań 5-6 wydania Zewu Cthulhu 5.1.5.5, bo ten scenariusz pojawiał się zawsze. No to jest to już zupełnie inna jakość, zdecydowanie warto, prowadzi się pięknie, zawiera dużo dodatkowych informacji i w ogóle cały ten starter to jest naprawdę dobry produkt, zdecydowanie go polecam. On w wersji papierowej czy drukowanej, nie wiem dokładnie ile kosztuje, jak jest z jego sprowadzaniem do Polski, ale nawet ta wersja elektroniczna jest bardzo fajna. Co poza tym? A, mam jeszcze dla was zaproszenie na LARPa. A zaproszenie to przekaże wam osobiście jego organizator, czyli człowiek w czerni, Rafał Arcieroszkiewicz z RP Kolektywu, producent LARPów, odpowiedzialny m.in. za Wielkiego Gatsby'ego, LARPa Cthulhowego zeszłorocznego w Cafe Paradox w Warszawie, o którym rozmawiałem w 11 audycji z Marysią Mary Piątkowską i nad którym się rozpływaliśmy w wielu superlatywach. Tam o nim opowiadaliśmy. No dobra, oddajmy głos człowiekowi w czerni. Witam cię serdecznie w moim Cthulhu. Jest mi bardzo miło, że się spotykamy, również dlatego, że na wasze zaproszenie objąłem patronatem wasz najnowszy LARP, waszą najnowszą produkcję, to znaczy Lożę Kobiet, LARPa Cthulhowego rozgrywającego się w latach 30. w Warszawie lat 30. Dokładnie w roku 30. Powiedz proszę, czego można się spodziewać na tym LARPie, bo z tego co słyszałem, to na lutową jego wersję, na jego lutowe wydanie są jeszcze wolne miejsca. Tak, mam jeszcze wolne miejsce na lutowe wydanie. Styczniowe niestety rozeszło się w mniej niż 24 godziny, czego się nie spodziewaliśmy. Czego można się spodziewać po Loży Kobiet? A więc jest to LARP gangsterski, oczywiście jest ten element Cthulhu w nim, ale będzie to taka kryminalna Warszawa, trochę Pragi, trochę Woli, taka cwaniakeria, ale i również osoby ze Świecznika będą się pojawią na tym, artyści. I w tym LARPie, czyli w Loży Kobiet, chciałem odwrócić taki trend,
który dominuje w larpach gangsterskich, na całym świecie zresztą, że kobiety są tam tylko i wyłącznie tłem dla mężczyzn. Jakby panowie się zbierają, radzą, strzelają do siebie, a kobiety są tam tylko po to, żeby były tłem. To kobiety, na loży kobiet, kobiety stanowią jakby pierwsze tło, to panowie będą tłem do tego larpa i to panie będą radzić, jak podzielić między sobą kryminalną Warszawę, no a panowie będą właśnie tutaj mieli te role drugoplanowe, chociaż to nie znaczy, że będą się tam nudzić. W pewnym sensie nadrabiasz niedostatki lovecraftowskie, bo Lovecraft jako znany rasista i mizogin nie obsadzał w rolach pierwszoplanowych swoich opowiadaniach kobiet, one tam w zasadzie nie istnieją. Dobrze, że tutaj będą miały szansę zabłysnąć i to nie tylko w sensie estetycznym, ale rozumiem jako istotny element fabuły, istotny element zagadek do rozwiązania, istotny element rozwiązania tego dramatycznego spotkania loży kobiet. Wydaje mi się, że Lovecraft był produktem swoich czasów, czyli no niezbyt sympatycznym białym gościem z Massachusetts. No i też mocno nieszczęśliwym, trzeba mu to... Tak, oczywiście, przyznać. Ale... Jakby wiesz, no nie ocenia się dzieła po jego autorze, prawda? Prawda. Jakby wszyscy lubimy, uwielbiamy i kochamy Cthulhu, i nie jest to powód, żeby postawa Lovecrafta nie jest powodem, żeby potępiać jego dzieło. Absolutnie. Zgadzam się z tobą całkowicie. Wydaje mi się, że jakby na dzieła Lovecrafta serial, który robi HBO, poszerzy spektrum, czyli Lovecraft Country. Okej. Okay. No dobra. Ty również przyczyniasz się do tego i wy w RP kolektywie, żeby to zmieniać. Czy to prawda, że macie zamiar wyprodukować też kolejne larpy królowe? Mamy zamiar mniej więcej co 6 tygodni robić larpa. Następny larp, jeszcze nie wiem, czy będzie królowy. Wiem, że będzie dział się w latach 80. we Włoszech. Będzie to larp polityczny, czyli takie tarcia i niesnaski w łonie rządzącej partii demokracji Chrystiana. Ale nie wiem, czy jeszcze dołożę ten element Cthulhowy, czy nie. Na pewno większość naszych larpów, mam je rozpisane na razie do września, października, tak co 6 tygodni jeden, w jednej lub dwóch odsłonach, no większość będzie Cthulhowa. Ale nie mogę obiecać, że wszystkie. Jeszcze nie jesteśmy na tym etapie. Myślę, że przynajmniej dwa, oprócz Loży Kobiet, do tego września będą jeszcze, dominującą tematyką będzie Cthulhu. Super. Recenzje larpa z Gatsby'm. Tego zeszłorocznego były bardzo pozytywne, więc myślę, że wszyscy czekamy z dużym wyczekiwaniem i z dużą nadzieją na Loże Kobiet. Przypomnijmy, kiedy te dwa larpy będą miały miejsce, gdzie i jak można zgłosić chęć uczestnictwa, jak można się zarejestrować. Obydwa larpy będą miały miejsce w znanej nerdowni, jak często mówisz, czyli w Paradoksie na Nielewicza. Pierwsza odsłona 20 stycznia, druga odsłona 10 lutego. Wszystkie informacje są na naszej grupie, czyli RP Kolektyw na Facebooku oraz na wydarzeniach. Szczególnie jakby rozumiem, że interesuje nas teraz druga Loża Kobiet, więc jest to wydarzenie LARP Zew Cthulhu Loża Kobiet Volume 2. I ono odbędzie się 10 lutego. 10 lutego w Paradox Cafe Sci-Fi and Asylum chyba tak. Okej, super, czyli przez Facebooka można dowiadywać się o możliwość dołączenia. Ja oczywiście bardzo serdecznie do tego zachęcam i dodam, że ja również w tym drugim wydaniu LARPA Cthulhowego Loża Kobiet, czyli 10 lutego, wezmę udział jako jeden z uczestników, więc będzie to szansa, żeby się zobaczyć. Zobaczyć się nie w rzeczywistości 2019 roku, w rzeczywistości podcastowej, w rzeczywistości moich audycji, ale w rzeczywistości Cthulhowej w latach 30. w świecie nadnaturalnej grozy w Warszawie, ówczesnego półświatka i elit społecznych. Ja serdecznie też wszystkich zapraszam i no nie mogę się już doczekać 10 lutego i 20 stycznia. Zapraszamy. Dzięki. Dzięki. I to wszystko, jeśli chodzi o newsy. W dzisiejszym wydaniu mojego Cthulhu na Kickstarterze niewiele ciekawego się dzieje. Trwają zbiórki, o których mówiłem ostatnio. Jest też jakaś Cthulhowa karcianka, ale raczej dość odstręczająca. Będę was informował na bieżąco, w miarę jak będą pojawiały się nowe zbiórki, nowe wydawnictwa, nowe zapowiedzi i wszelkie nowe informacje. Cthulhu w Polsce. Tak czasem bywa, że w audycji Moje Cthulhu dotykamy spraw historycznych, kontrowersyjnych albo po prostu ciężkich gatunkowo. Nie inaczej jest dzisiaj.
kiedy mówimy o legendzie krwi, o micie o krwi, to dotykamy niektórych z najczulszych strun polskiej tożsamości narodowej, pewnych mrocznych zdarzeń historycznych, o których czasami chcielibyśmy zapomnieć, ale one wracają niestety z upiorną regularnością i często w dość niepokojących kontekstach. Legenda o krwi to fikcyjnie przypisywany Żydom, ale niestety w prawdziwym świecie historycznym, rytuał pobierania krwi chrześcijańskich dzieci, aby je dodawać do macy w szczególnych momentach roku, zwłaszcza w okresie święta paschalnego. Legenda ta, która absolutnie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością i nawet w samym łonie chrześcijaństwa już od chyba 7 albo 8 wieków była dementowana, demaskowana przez kolejnych papieży, przez teologów, przez znawców relacji żydowsko-chrześcijańskich. Niestety, przez praktycznie całe średniowiecze, a wywodzi się ona nawet i z czasów starożytnych, aż przez nowożytność i do czasów współczesnych, w taki bardzo ponury i mroczny sposób towarzyszy tym relacjom chrześcijańsko-żydowskim i powraca w różnych rejonach świata po to, żeby po prostu szerzyć nienawiść, szerzyć nieufność i żeby szkalować albo wręcz po prostu prowokować przemoc wobec wyznawców judaizmu. Dlaczego wobec tego zamieszczam ją w tym podcaście? Dlaczego dotykam takich ponurych wątków? No, na pewno też większość z was słyszała o tych sprawach, ale no, myślę, że znajdą się i takie, i tacy, którzy za dużo o tym nie wiedzą, a nawet jeśli cokolwiek, to tylko z książki Miłoszewskiego Ziarno Prawdy, ewentualnie z filmu, który na podstawie tej książki powstał. To ciekawy wątek historyczny, dlatego że on nam mówi dużo o uprzedzeniach, on nam dużo mówi z takiej perspektywy antropologicznej o tym, jak postrzegamy innego, jak staramy się szukać zła gdzieś na zewnątrz, nie w sobie, staramy się kanalizować czy eksternalizować różne nasze mroczne lęki, różne nasze obawy, różne szaleństwa i zbrodnie, których dopuszczamy się sami, starając się nimi obarczyć i konsekwencje ich zrzucić jako winę na tego innego, na tego obcego. Dlaczego? Dlaczego w podcaście Moje Cthulhu o tym rozmawiam? Dlatego, że wydaje mi się, że ten inny to jest bardzo ważna kategoria, jeśli chodzi o prozę lovecraftowską, jeśli chodzi o zew Cthulhu i dobre zrozumienie tego, kim ten inny jest i dlaczego wydaje się właśnie być dobrym obiektem do tego, żeby go szkalować, ubierać w jakieś nieprawdopodobne, wprost niewiarygodne posądzenia, przypisywać mu jakieś niesamowite praktyki. To jest coś, co bardzo istnieje w prozie lovecraftowskiej, co w pewnym sensie istnieje w wielu scenariuszach, do czego trzeba świadomie podchodzić, bo może to być źródłem ciekawych napięć i ciekawych wątków fabularnych na waszych sesjach, ale warto to robić w sposób świadomy, dojrzały i po prostu wykorzystywać to nie w sposób jakiś nienawistny, ale prawdziwy. Jak to jest z legendą o krwi? Ona gdzieś wywodzi się ze starożytności z 5-6 roku przed naszą erą, gdzie w pewnych źródłach greckich znajdujemy posądzenia, jakoby to Żydzi porywali co roku w okolicy święta Paschy czy w okolicy Purimu jedną osobę po to, żeby jej krew wytoczyć i użyć jej do jakichś rytualnych swoich celów. Oczywiście z punktu widzenia teologii judaistycznej jest to kompletny nonsens, jest to bzdura, dlatego że krew należy do rzeczy nieczystych, do rzeczy nieświętych, dotykanie krwi i w ogóle jakiekolwiek z krwią związane ewentualne działania dla Żydów byłyby nieczyste, wymagające oczyszczenia, obciążające tych, którzy się tym zajmują. Znacie sprawę zapewne tak zwanego uboju rytualnego, czyli halachicznego uboju z bydła. Temat powraca i politycznie, i trochę ekologicznie, czy jeśli chodzi o prawa zwierząt w Polsce co jakiś czas. Wiecie stąd więc, że wołowina, którą jedzą ortodoksyjni Żydzi, musi być pozbawiona krwi w czasie uboju, nie może być krwawa w momencie, kiedy jest wprowadzana do obrotu, kiedy trafia
do handlu. No więc krew jest nieczysta, już w V, VI wieku ci, którzy wiedzieli cokolwiek o religii, kulturze, obyczajowości żydowskiej, wiedzieli, że absolutnie Żydzi żadnej krwi nie będą pić, nie będą jej dodawać do pieczywa, czy prześnego, czy wyrośniętego, bez znaczenia. Nie zmienia to jednak faktu, że w średniowieczu, zwłaszcza od XIV wieku, kiedy zaczynają się w Europie Zachodniej nasilać napięcia pomiędzy ludnością żydowską a chrześcijańską, co ma związek i z kryzysami gospodarczymi, i ze zmieniającą się rolą tej społeczności żydowskiej, a także po prostu z poszukiwaniem kozłów ofiarnych, żeby na nich zrzucić różne rzeczy związane ze swoimi niepowodzeniami, z różnymi tragediami, no to niestety właśnie ten mit krwawy, legenda o krwi odżywa wtedy, czy rodzi się na nowo i wręcz zyskuje spore poparcie. W wielu źródłach dotyczących średniowiecza i czasów nowożytnych znajdujemy informację, że na podstawie takich fałszywych posądzeń o to, że jakiś Żyd albo Żydówka porwali dzieci albo kupili dzieci chrześcijańskie po to, żeby je wykrwawić i użyć ich krwi do jakichś czynności rytualnych, na podstawie tego typu posądzeń nie tylko ci niewinni ludzie są skazywani, posądzani, torturowani, skazywani oczywiście na śmierć w większości przypadków, lecz także często to się wiąże z dodatkowymi pogromami i prześladowaniami ludności żydowskiej na danym terenie i wypędzenia Żydów właściwie w każdym rejonie Europy Zachodniej, w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii oczywiście i w Wielkiej Brytanii, czego mało kto wie akurat, że tam na Wyspie Brytyjskiej też takie dosyć ciężkie i mocne prześladowania Żydów miały miejsce. Często ten wątek właśnie krwawy się tam pojawia. Oczywiście on bardzo dobrze współgra z wyobraźnią tych chrześcijańskich sąsiadów, dlatego że Żydzi w teologii ówczesnej obciążeni grzechem, obciążeni niezmazywalną winą zabicia Jezusa Chrystusa, zabicia Zbawiciela, są właśnie tymi złymi, tymi krwiożerczymi, tymi oprawcami, którzy nigdy w pewnym sensie nie mogą się oczyścić, więc można im przypisać różnego rodzaju występki. Dzisiaj wiemy z perspektywy obecnego nauczania Kościoła katolickiego, że no przecież nie można w ogóle patrzeć na ukrzyżowanie czy na pasję jako na dzieło żydowskie i ich winę, dlatego że to ma zupełnie inny wymiar teologiczny, po prostu soteriologiczny, związany z zbawieniem, a nie jest zdarzeniem historycznym, gdzie to właśnie Żydzi Pana Jezusa zabili, chociaż w ludowej wyobraźni właśnie tego typu sformułowania często powracają. Pod koniec XV wieku ma miejsce afera czy posądzenie w Niemczech, w Norymberdze, które tę legendę krwi ustawia na następnych 200 czy 300 lat. Otóż porywany tam jest, czy znaleziony martwy z jakimiś ciężkimi, makabrycznymi ranami chłopiec imieniem Szymon. Posądzeni o to zostają Żydzi, czy Żydzi oczywiście tam są prześladowani, straceni w jakimś śledztwie dość nieprawdopodobnym z użyciem tortur. A ten Szymon jako właśnie niewinne dziecko, które padło ofiarą krwiożerczych Żydów, staje się obiektem lokalnego kultu, nawet jest beatyfikowany. Co do tego, czy on był kanonizowany, to jest kwestia dosyć kontrowersyjna, ale tutaj już widać, jak wielka jest potrzeba właśnie na tym kazusie kanonizacji lub nie kanonizacji Szymona z Norymbergi. Mamy dobry obrazek tego, jak te potrzeby, te krwawe zakątki wyobraźni ludowej działają. Możliwe, że w ogóle nie doszło do kanonizacji oficjalnej watykańskiej tego Szymona, ale w poszukiwaniu właśnie tej antagonizacji chrześcijanie kontra Żydzi, jakichś takich właśnie makabrycznych, wymownych elementów, kult Szymona trafia do kalendarza świąt katolickich i on właśnie jako ofiara tych krwiożerczych Żydów tam przez wieki się utrzymuje. Chociaż tak jak już wspomniałem, i wtedy papież, i wcześniej, i później papieże kolejni odcinają się od tej legendy o krwi i dementują ją jako ewidentne kłamstwo i ignorancję, jeśli chodzi o teologię żydowską. Kiedy te sprawy docierają do Polski, kiedy legenda o krwi ma swoje największe nasilenie, wiemy, że te
tematy wchodzą do nas właśnie z zachodu, wchodzą od strony Niemiec. W Archikatedrze Gnieźnieńskiej mamy XIII albo XIV-wieczne przedstawienie takie wyjątkowo niesmaczne, tak zwanego Judensau, czyli żydowskiej świni. Nie będę tutaj wchodził w o co dokładnie chodzi, bo to nie jest tematem tej dyskusji, ale widzimy właśnie, jak od zachodu przychodzi do nas ten cały kompleks Żydów jako porywaczy dzieci i pijących chrześcijańską krew, czy używających ich w celach rytualnych. Chyba najsłynniejszy przypadek, chociaż było ich całkiem wiele na przestrzeni XVI, XVII i XVIII wieku, najsłynniejszy chyba przypadek tego, jak ta legenda o krwi nabiera rumieńców i po prostu wpływa na życie i śmierć chrześcijańskich i żydowskich sąsiadów, jest historia z Sandomierza. Gdy w kwietniu 1698 roku w sandomierskiej kaplicy kolegiackiej w katedrze odnaleziono ciało martwej dziewczynki Małgorzaty Mrożkowicowej, początkowo ustalono, że przyczyny jej śmierci były naturalne, a jej matkę ukarano nawet za niepochowanie swojej córki. Jednak później do głosu doszły jakieś napięcia właśnie etniczne, jakieś uprzedzenia pomiędzy chrześcijanami a Żydami. Wyroku na tej matce nie zatwierdził biskup krakowski, a 18 kwietnia, czyli mówimy tutaj właśnie o okolicy Wielkiej Nocy, oskarżona matka tej zmarłej dziewczynki zeznała, że sandomierski Żyd Aleksander Berek spuścił krew z martwego dziecka. I chociaż później odwołała te twierdzenia po konfrontacji właśnie z tym Żydem, ofiara jej posądzenia i oszczerstwa stanęła przed sądem miejskim i mamy relację z epoki, relację Stefana Żuchowskiego z 1700 roku. Zacytuję ją tutaj za Wikipedią. Nadto rozkaże przynieść z kościoła dziecinę, aby widzieć zabójstwa znaki oraz minę, jaką ten czas będzie na sobie wyrażał. Czy ze strachu struchleje, czy będzie odgrażał? Boć to jest na złoczyńców próba pospolita. Z twarzy czasem, co wewnątrz dzieje się, wyczyta. Ledwie co strumny wieka pachołek usunie, w oczach sądu pospólstwa, w oczach Żyda lunie, krew się z porżniętych razów. Ledwie nie przemówią rany wszystkie, kiedy się tak krwią osurowią, jakby świeżo zadane. Płynie aż krew strumny. Wszyscy wstaną na taki kazus niefortunny. Patrzają, żałują się, mówią, że do Boga krew ta o pomstwę woła i to mękę srogą. Drugi raz już wytryska na on czas w kościele, teraz znów powtórnie, choć siódmej niedzielę po zabiciu dziecka. Potem skąd się brała krew jeszcze, kiedy wszystkie wygnieciono z ciała i z żyłek pryncypalnych, jak kiedy truciznę czuje drogi achate z gęstym, surowiznę obmywa z siebie zaraz potem i wydaje, co przeciwna zaraza na niego powstaje. Tak i ta droga perła krwawe toczy znoje, gdy blisko niego stoją ludzi winnych dwoje, z dawnego doświadczenia te powieści słyną, że przy zabójcach rany zabitych krwią płyną. Czyli tutaj w relacji Stefana Żuchowskiego mamy informację o tym, że przeprowadzono taki nieprawdopodobnie nienaukowy, jakiś absurdalny eksperyment sądowy, w którym skonfrontowano matkę tego dziecka i tego oskarżonego Żyda z ciałem i po otwarciu trumny nagle z tego siedmiotygodniowego nieboszczyka, z tej biednej dziewczynki martwej wypływa świeża krew, co ma oznaczać, że właśnie w pobliżu są jej oprawcy, są winni jej śmierci. No i mamy tutaj w związku z tym posądzenie, że ta Katarzyna Mrożkowicowa sprzedała Żydowi dziecko, żeby on mógł je zabić, jego krew wytoczyć i dodać właśnie do macy, czy wykorzystać w inny rytualny sposób. Pomimo tortur oskarżony Aleksander Berek nie przyznał się do winy, ale jednak i on, i ta właśnie Katarzyna Mrożkowicowa zostali skazani na śmierć. Widzimy więc, jak na przestrzeni kilku tygodni powstaje taki wir przemocy, wir nienawiści, który sprawia, że gdzieś z tej symbiozy, koegzystencji, kohabitacji dwóch etnosów, dwóch ludów powstaje właśnie krwawy węzeł, który kończy się śmiercią, który woła o pomstę, żąda krwawej zemsty i skutkuje w końcu po prostu śmiercią niewinnych osób. To, że w Sandomierzu takie zdarzenia miały miejsce, no to wiemy również i dlatego, że w katedrze
Sandomierskiej, w Sandomierskiej Bazylice Katedralnej znajduje się XVIII-wieczne malowidło, które przedstawia rzekomy mord rytualny. Widać, że tam bardzo silne były wspomnienia, bardzo silnie społeczność lokalna przeżywała te kwestie związane z legendą o krwi, z tymi fałszywymi oskarżeniami o mord rytualny, i aż do tego stopnia, że na jednym z obrazów w katedrze pędzla Jakuba de Prevost jest właśnie scena pokazująca, jak to Żydzi rzekomo upuszczają krew z chrześcijańskiej ofiary. Jeszcze w jednym kościele sandomierskim, w kościele świętego Pawła, znajduje się podobne przedstawienie. W XVIII wieku niestety we Lwowie i na Mazowszu we wsi Grabie, w Jampolu, w wielu innych miejscach na całym terenie Rzeczypospolitej co jakiś czas wybuchają właśnie oskarżenia, procesy i po prostu mordy sądowe inspirowane tą legendą o krwi. No dobrze, uzasadniłem na początku, dlaczego w ogóle chcę o tym mówić. Teraz i w jaki sposób można wykorzystać te wątki związane z oskarżeniami o mord rytualny wobec Żydów na waszych sesjach w Zewie Cthulhu. No zdecydowanie jest to coś, co kwalifikuje się, przynajmniej na podstawie tego, co słyszeliście, do settingów historycznych, do jakichś settingów średniowiecznych czy nowożytnych. Jakieś takie ktulowe dzikie pola tutaj mogłyby zagrać, ale nie to wcale jest moją intencją. Ponieważ jeśli się przyjrzymy różnym zamieszkom, pogromom, tarciom polsko-żydowskim również w XX wieku, różnym słynnym, niewyjaśnionym aferom, takim jak na przykład zabójstwo syna słynnego polityka Bolesława Piaseckiego w latach 50., to ten mit o krwi powraca z przerażającą powtarzalnością i z przerażającą przewidywalnością. Z badań Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Uniwersytecie Warszawskim wynika, że nawet dziś, w XXI wieku, w drugiej jego dekadzie, blisko 10% Polaków wierzy w to, że coś jednak w tych oskarżeniach o mordy rytualne było, że to się znikąd nie wzięło. 10% Polaków nadal uważa, że Żydzi w jakiś sposób mają na sumieniu życie chrześcijan, których krew wykorzystywali do jakichś swoich kultowych czy rytualnych użytków. Pogrom kielecki w 1946 roku, inspirowany przez NKWD i przez Służbę Bezpieczeństwa, również odwołuje się do rzekomego porwania i zabójstwa dziecka. Tak jak mówiłem, zabójstwo syna Bolesława Piaseckiego również jest związane, nawet być może zainscenizowane w ten sposób przez zbrodniarzy, którzy się tego dopuścili, porwania i tego zabójstwa małego chłopczyka, w taki sposób, żeby sugerować właśnie ten wątek żydowski, żeby wzbudzać uczucia antysemickie. Jeżeli ta historia działa na waszą wyobraźnię, jeżeli legenda o krwi wydaje się wam być nośnym i ważnym tematem, jeżeli nie boicie się zmierzenia ze stereotypami, z uprzedzeniami, jeżeli nie boicie się rozdrapywania trochę ran, to zastanówcie się, czy by nie wykorzystać właśnie takiego motywu. To może być oskarżenie o mord rytualny wobec ludności żydowskiej, ale też mogą być różnego rodzaju inne etnicznie motywowane fałszywe posądzenia. Czy nie wykorzystać tego jako właśnie zahaczki na waszą przygodę w Zewie Cthulhu, czy mówimy o latach 20., czy mówimy o latach 50., 60., czy mówimy o końcu XIX wieku, czy nawet o współczesności, gdzie zadaniem badaczy tajemnic byłoby wyjaśnienie, jaka jest prawdziwa przyczyna, jaka jest prawdziwa zagadka jakiegoś porwania albo zabójstwa, które jest właśnie w świadomości mieszkańców danej miejscowości czy w świadomości ludu przypisywane temu innemu. Czy to będzie Żyd, Ormianin, Ukrainiec czy ktokolwiek inny, bo wiadomo przecież, że chodzi tylko o tego innego. To nie chodzi konkretnie o Żydów. Każdemu innemu można przypisać jakieś nieprawdopodobnie bestialskie, koszmarne zachowania. A więc zastanówcie się, czy wasi badacze tajemnic nie mogliby spróbować odnaleźć kryminalnej odpowiedzi na zagadkę jakiegoś porwania czy morderstwa, które wywołuje w danej społeczności, sprawia, że odżywa tam legenda o krwi, i być może jednocześnie wyjaśniając wątek kryminalny, znajdując prawdziwy
wyjaśnienie tego zaginięcia czy morderstwa, uruchamiają jakiś oddzielny, osobny wątek mityczny. Być może ich to właśnie naprowadza na jakieś zaprojektowane przez was przygody związane z mitami, wobec których być może uda się jeszcze wyraźniej i jeszcze mocniej pokazać, jakie jest zło ludzi, nienawiść, uprzedzenia, antysemityzm, różnego rodzaju oszczerstwa i oskarżenia, a jak czyny ludzkie mają się do tych kategorii etycznych i kategorii kosmologicznych, którymi posługują się mity Cthulhu. Ciężki temat? Ciężki, ale czasami warto czegoś takiego spróbować z zaufaną grupą badaczy tajemnic. Recenzja. Z nowym rokiem warto spróbować czegoś nowego, więc w dzisiejszej audycji przygotowałem dla was recenzję nie Cthulhowego podręcznika, ale filmu. Tak, to pierwsza filmowa recenzja na podcaście Moje Cthulhu, ale na pewno nie ostatnia. Na pierwszy ogień bierzemy niedawno, jesienią 2018 roku, wypuszczony przez Netflixa film Apostoł w reżyserii Garetha Evansa. Ten sam artysta jest również autorem scenariusza. Jest to film autorski. Fabuła jego rozgrywa się w epoce edwardiańskiej w pierwszych latach XX wieku, konkretnie w roku 1905. Główny bohater, cudownie odnaleziony syn bogatego przemysłowca, wyrusza w niebezpieczną podróż na wyspę Erisden, aby odnaleźć tam porwaną przez hermetyczną sektę swoją siostrę. Kiedy znajduje się na wyspie, podszywając się pod kultystę, nie może uniknąć konfrontacji z przerażającymi praktykami i surowym nauczaniem lidera tego kultu, Malcolma. Jak się okazuje, Malcolm nie jest jednak najbardziej istotną postacią tej sekty, a ludzie i istoty stojące w jego cieniu są dużo bardziej brutalni i przeraźliwi. Na wyspie mieszka nieduża społeczność sekciarzy, którzy w pocie czoła próbują utrzymać się przy życiu z pracy swoich rąk, próbują wydrzeć tam owoc, wydrzeć zbiór z ziemi, którą uprawiają. Niestety zatruta gleba i nadnaturalne skażenie skutkują tym, że grupa ta nieustannie balansuje na granicy przetrwania. Jak dowiadujemy się z filmu, początkowy okres był obfity, ziemia była żyzna, ale z czasem źródło życiodajnej energii, fantastyczne źródło życiodajnej energii, zdaje się wyczerpywać. Mieszkańcom Erisden w oczy zagląda głód. Próby rozmnażania zwierząt kończą się narodzinami spaczonych pomiotów. Wszystko to zmierza w kierunku makabrycznego końca. Thomas, główny bohater, ma jednak swoje zadanie, które próbuje realizować z dużą konsekwencją, poszukując sojuszników wśród mieszkańców wyspy. Nie ułatwia mu zadania uzależnienie od opium, utrudnia je dodatkowo terroryzm liderów tego kultu, nawet jeśli udaje mu się wkupić w łaski właśnie tych sekciarskich liderów, to cały czas kroczy po cienkiej linii pomiędzy konspiracją a wpadką i w każdej chwili ryzykuje swoim życiem. Kiedy odkrywa prawdę o tym, co jest właściwie sakrum tej wyspy, co jest sercem tego kultu, prawdę o tym bóstwie, o istocie, która jest w centrum kultu tej sekty, sprawy jeszcze bardziej się komplikują. Okazuje się bowiem, że rytualne opuszczanie krwi i niektóre niepokojące elementy teologii na Erisden nie są tylko teatralnym sztafarzem sekciarzy, ale mają drugie, bardzo niepokojące i nienaturalne tło. Wyspa jest bowiem domem czegoś, co nie powinno istnieć, a los kultystów jest związany z tą istotą w przerażający sposób. Sekciarstwo, idolatria, bluźnierstwo i samozniszczenie to główne motywy świata przedstawionego w filmie Apostoł. Film bez wątpienia zasługuje na uwagę jako ciekawe, zrealizowane ze scenograficznym rozmachem i dużą dbałością o szczegóły bardzo mroczne dzieło. Ma dobre tempo, użyte środki operatorskie pomagają fabule,
Na pewno w pamięć zapada też jednak duża brutalność niektórych scen i plastyczność przedstawionej makabry. Oglądałem ten film akurat na tablecie w samolocie i nieraz miałem rozterki, czy by jednak nie przerwać sobie seansu, żeby nie urazić innych pasażerów wyjątkowo krwawymi scenami przemocy. Ale to wszystko dobrze składa się w całość, pomaga temu filmowi, którego sama fabuła, podobnie jak gra aktorska od twórcy głównej roli, no niestety nie porywają. Reżyser i scenarzysta zarazem, Gareth Evans, podjął próbę nakręcenia czegoś, co zmusi nas do rzutu na poczytalność i wpakował tam wiele fajnych smaków i wątków, ale to, co dobrze wypadłoby na waszej sesji w Zew Cthulhu RPG, niekoniecznie jest dobrym materiałem dla kina. Śledztwo głównego bohatera jest proste. Sprowadza się do odwiedzenia kilku miejsc, zebrania kilku informacji. Brakuje tam jakichś istotnych komplikacji związanych z samym głównym bohaterem. Pytań, które pozostają bez odpowiedzi w tej nieco przestylizowanej opowieści, jest tymczasem całkiem sporo. Co w zasadzie przyciąga ludzi do tej sekty, skoro jej główny kapłan i ideolog nie opuszcza wyspy, a nikt z niej nigdy nie wraca? W jaki sposób oni w ogóle pozyskują tych nowych wyznawców? Skąd wynikają niekonsekwencje w zachowaniu tego lidera kultu? Dlaczego relacja między kapłanem a bóstwem jest tak zadziwiająco niespójna? Do tego niektóre postacie są nieprzekonujące i niepotrzebne już na pierwszy rzut oka. Wątek tragicznego romansu, który jest jednym z wątków pobocznych tego filmu, rzeczywiście służy za iskrę, która umożliwia pełne rozwinięcie tego finałowego szaleństwa, które wprowadza nas w kulminację akcji. Ale w zasadzie, oglądając, czuję się tak, jakby Evans zdecydował się jeszcze dopisać do tego scenariusza jakieś własne ujęcie historii Romea i Julii. Okej, ale no niestety ten głównie nieciekawy romans zajmuje po prostu zbyt wiele czasu na ekranie. W ten sposób inne, potencjalnie dynamiczne, ciekawe postacie, takie jak Malcolm, czyli przywódca kultu, jego córka Andrea, którą odgrywa tutaj Lucy Boynton, nie są w pełni wysyskane niestety. Film w efekcie jest długi i niestety muszę przyznać, miejscami wydaje się, że trzyma się właściwie tylko na nieco nachalnej muzyce. Na szczęście nie za często. Podsumowując, widziałem ten film w mało sprzyjających warunkach, a pomimo tego były takie momenty, że odczuwałem swoisty niepokój. Muszę powiedzieć, że Apostoł zrobił na mnie duże wrażenie. Ja nie jestem wielkim miłośnikiem filmowych horrorów. Może to być dla was pewnym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę profil mojej audycji, ale akurat Apostoła obejrzałem z przyjemnością i zdecydowanie film ten wam polecam. Nie będzie to produkcja zasługująca na Złotego Globa albo Oscara, ale też ze względu na przyzwoitą scenografię, kostiumografię, przez wszystkie te zabiegi operatorskie, o których wspomniałem, bardzo ładnie prowadzoną kamerę, fabułę, która no, nie urąga intelektowi, chociaż też no, nie jest jakaś specjalnie porywająca. Łącznie, kiedy to zsumujemy, wydaje mi się, że film zasługuje na dobrą ocenę i wystawiam mu w skali szkolnej 4. Jest on do obejrzenia na Netflixie, również z polskim lektorem i polskimi napisami, jeśli chcecie. Trwa 130 minut i na pewno, jeśli będziecie szukali jakiegoś mrocznego materiału, albo inspiracji, zwłaszcza, że ten okres historyczny również może być interesujący dla miłośników wiktoriańskiej czy edwardiańskiej epoki w Zewie Cthulhu, końca XIX, początku XX wieku, to Apostoł powinien znaleźć się na waszej liście filmów do obejrzenia. Zasady. Do nagrania omówienia tego akurat czaru zachęciła mnie niedawna audycja słynnego podcastu Miskatonic University Podcast. Jeśli tego podcastu jeszcze nie znacie, to koniecznie jak najszybciej go wyszukajcie, dlatego że zasłużenie całkiem on odebrał niedawno nagrodę ENIS, jedną z najważniejszych nagród świata RPG-owego i już no, setka ponad tych audycji się ukazała, one są naprawdę znakomite. Te starsze troszkę, jeśli chodzi o jakość, kuleją, natomiast warto ich słuchać w takich warunkach po prostu, żebyście mogli dobrze je zrozumieć, dlatego że gospodarze tego amerykańskiego podcastu naprawdę bardzo się starają i bez wątpienia można powiedzieć, że robią świetną robotę. Miskatonic University Podcast to jeden, drugi
Good Friends of Jackson Elias, podcasty, które zawsze bardzo chętnie polecam. No ale wracając, w jednej z grudniowych audycji Miskatonic University Podcast mieliśmy ciekawe omówienie tak zwanej głębokiej magii, to znaczy wersji czarów, które są dostępne wyłącznie dla postaci o zerowej poczytalności, dla potężnych czarnoksiężników i wszystkich tych, którzy uzyskali ostateczne wglądy w mityczną naturę świata, tych, którzy już tam żyją sobie muzyką dworu Azatota albo śnią razem z Cthulhu na co dzień, to znaczy potężniejsze wersje znanych do tej pory czarów. I dzisiaj właśnie zainspirowany omówieniem zaklęcia Steal Life's Blood, czyli kradzież sensu życia, można tak powiedzieć, bo Life's Blood to jest taki frazeologizm po angielsku, krew życia, to znaczy po prostu sens życia, jego treść, to dlaczego warto żyć, pasja to coś, co nas napędza do życia. Nazwa tego zaklęcia jest bardzo podobna do zaklęcia kradzież życia, Steal Life, które jest zaklęciem absolutnie kanonicznym w polskich wydaniach ZW Cthulhu 5 i 6, pojawiającym się oczywiście w tym podstawowym grimuarze magii w podręczniku głównym, ale Steal Life's Blood, ja nie wiem dokładnie z jakiego dodatku do ZW Cthulhu pochodzi to zaklęcie, znam je w wersji dostępnej w The Grand Grimoire of Cthulhu Mythos Magic, to znaczy w wydanym właśnie niedawno przez Mike'a Masona i Matthew Sandersona takim kompendium magii mitów Cthulhu. Znam właśnie to zaklęcie kradzież sensu życia w wersji z tego grimuaru. No, swoją drogą ciekaw jestem, jakie uważalibyście za najlepsze tłumaczenie nazwy tego konkretnego zaklęcia. Kradzież celu życia, sensu życia, treści życia, kradzież życiowej materii. Być może. W oryginale nazywa się Steal Life's Blood. I tutaj ono znakomicie wprost pasuje do konwencji naszej audycji, dlatego że służy ono do ożywiania zmarłych przy pomocy ofiary z człowieka. Czarnoksiężnik wykonuje rzut przeciwstawny na moc ze swoją ofiarą i jeżeli mu się to uda, to wypompowuje z niej całą krew, która w postaci takiej sfery, takiej unoszącej się kuli z krwi unosi się w powietrzu, a później, kiedy już właśnie w tej kuli zbierze się cała krew wysączona z tej ofiary, to ona przez pomieszczenie, czy przez tę przestrzeń, gdzie rytuał jest odprawiany, przenosi się i wchodzi do tego martwego ciała, które ma być ożywione, które jest przygotowane przez czarnoksiężnika właśnie do tego. I po K6 minutach to ciało będzie znów żywe, ale za cenę straszliwego naprawdę paktu, straszliwej przypadłości. Aby utrzymać się przy życiu, to ten ożywieniec będzie musiał pić ludzką krew i niestety jest to pragnienie, które jest nigdy niewyczerpane, nigdy nienasycone. Makabryczna ofiara, mamy w tym czarze wiele takich elementów. Ofiara z człowieka, nekromancja, ożywienie trupa, mamy ten wampiryczny głód krwi, który potem się utrzymuje. No i mamy też duży koszt, jeśli chodzi o punkty magii i poczytalność, kosztu 20 punktów magii i K10 punktów poczytalności, a samo przyglądanie się tej makabrycznej ceremonii kosztuje świadków 1/1K6 punktów poczytalności. W podcaście Miskatonic University Podcast omówiono wersję właśnie głębokiej magii tego zaklęcia i ona mi się bardzo podobała, dlatego że była takim prawdziwym przedstawieniem tego, w jaki sposób należy tę głęboką magię rozumieć. Że to nie są czary po prostu, nie wiem, tańsze, jeśli chodzi o koszt punktowy, czy tylko potężniejsze, jeśli chodzi o efekt, ale one muszą też mieć jakiś dodatkowy wymiar fabularny. Goście, gospodarze tego podcastu zaproponowali, żeby głęboka wersja zaklęcia Steal Life's Blood polegała na tym, że czarnoksiężnik wysącza, wydobywa z tego ciała ofiary nie tylko krew, ale wszystkie płyny ustrojowe, które w tym ciele się znajdują, chłonkę, ślinę, wszystko. Wiecie, jakie są płyny ustrojowe w ludzkim ciele, więc nie muszę ich wszystkich wyliczać. I one właśnie w tej kuli wnikają w ciało tego trupa, który ma być ożywiony
dzięki czemu to zaklęcie działa tak samo, ale usunięty jest ten makabryczny element głodu krwi, czyli jest to znakomity, doskonały sposób na ożywienie ciała bez w zasadzie tej makabrycznej konsekwencji, czyli tego wampiryzmu, który się wiąże oryginalnie z tym zaklęciem. Czy podoba wam się takie rozwiązanie? Bardzo zachęcam do tego, żeby kiedy studiujecie czary w podręczniku głównym, czy właśnie w tym The Grand Grimoire of Cthulhu Mythos Magic, czy w jakichś dodatkach, to żebyście czasem myśleli o tym, a jakby to zaklęcie wyglądało rzucane właśnie przez czarnoksiężnika o zerowej poczytalności, jakby wyglądało w tej głębokiej, magicznej wersji. Nie tylko po to, żeby je rozpisywać sobie czy projektować, ale dzięki temu, że przez pewne przejaskrawienie, przez pewne jeszcze przesunięcie tego zaklęcia, takie mechaniczne, być może uda wam się lepiej zrozumieć jego treść, być może wydobędziecie z niego jakieś nowe, ciekawe odcienie, które wzbogacą sesję Zewu Cthulhu. Zachęcam do tego wszystkich strażników tajemnic. Biblioteka. Bram Stoker. Dracula. Przełożył Marek Król. Z notatek Miny Harker. 30 września. Kiedy 2 godziny po kolacji, którą zjedliśmy o 6, spotkaliśmy się w gabinecie doktora Suarda, bezwiednie utworzyliśmy rodzaj rady czy komitetu. Profesor Van Helsing zajął główne miejsce przy stole, do którego gestem zaprosił go doktor Suard, gdy tylko uczony wszedł do pokoju. Mnie posadzono po jego prawej stronie i poproszono, abym pełniła funkcję sekretarza. Jonathan usiadł obok mnie. Naprzeciwko nas zajęli miejsca Lord Godalming, dr Seward i pan Morris. Lord Godalming siedział najbliżej profesora, a dr Seward w środku. Profesor powiedział: chyba założyć możemy, że każdy z obecnych wszystkie fakty opisane w tych dokumentach zna. Wszyscy potwierdziliśmy to skinieniem głowy, a on ciągnął dalej. Najlepiej będzie, jak ja wam teraz wyjaśnię, z jakim przeciwnikiem walczyć nam przyszło. Historię tego człowieka wam opowiem, którą ustalić dla nas kazałem. Potem zastanowimy się, co robić i właściwe decyzje podejmiemy. Oto na ziemi istoty żyją, które wampirami zwą. Niektórzy z nas już tego dowody widzieli. Ale nawet jakbyśmy dowodu pod postacią naszych własnych nieszczęść nie mieli, nauki i zapisy z przeszłości świadectw nam wiele dają, co dla każdego zdrowego na umyśle człowieka wystarczyć muszą. Ja przyznaję, że na początku sam do nich sceptycznie podchodziłem. I gdyby nie to, że przez długie lata w zachowywaniu otwartości umysłu się ćwiczyłem, też bym w to nie uwierzył, dopóki jakiś fakt prosto do ucha by mi nie ryknął: zobacz, zobacz, jestem dowodem. Niestety, gdybym ja wcześniej wiedział to, co wiem teraz, gdybym tego choćby domyślał się, jedno życie byśmy uratowali, tak drogie dla tych, co ją kochali. Ale przepadło. I teraz wszystko zrobić musimy, żeby nie zginęła już ani jedna biedna dusza, którą uratować będziemy mogli. Nosferatu, po jednym ukąszeniu, jak pszczoła, nie umiera. Przeciwnie, silniejszy staje się i przez to więcej zła czynić zdolny. Ten wampir, co pośród nas się znalazł, sam w sobie siłę 20 ludzi posiada i bardziej przebiegły jest niż zwykli śmiertelnicy, bo od wieków ćwiczyć się w tym mógł. Dalej, nekromancją on posługuje się, czyli, jak etymologia słowa wskazuje, przepowiadaniem przyszłości przez zmarłych. I wszyscy zmarli, którzy w pobliżu znajdą się, na jego rozkazach pozostają. On jest brutalny,
a nawet więcej niż brutalny, jest nadzwyczajnie bezlitosny i bez serca. W pewnych granicach może tam pojawiać się, gdzie tylko ochota mu przyjdzie, w jednej z wielu postaci. Może też do pewnego stopnia żywiołami sterować, burzą, mgłą, gromem, wszystkimi podlejszymi stworzeniami. Wedle swej woli dyrygować może szczurami, sowami, nietoperzami, ćmami, lisami i wilkami. Zwiększać się i zmniejszać może, a czasem znikać i zjawiać się dla otoczenia niewidoczne. Od czego zatem my nasze przedsięwzięcie zaczniemy? Jak go znaleźć mamy? A jak go już znajdziemy, w jaki sposób zniszczyć? Moi przyjaciele, to trudne i przerażające zadanie. Skutki jego takie być mogą, że nawet najodważniejsze serce przed nimi struchleje. Bo jeśli nam nie uda się, wtedy pewne jest, że on nas zwycięży. Co z nami wtedy stanie się? I nie o nasze życie tu chodzi. O życie nie dbam wcale, ale to nie życie i śmierć stawką jest. Najgorsze to, że i my, podobni do niego, staniemy się. Nocnymi monstrami będziemy na jego podobieństwo bez serca i bez sumienia. Na ciała i dusze tych, których najbardziej kochamy, polować będziemy. Bramy niebieskie przed nami na wieki zatrzasną się, bo któż je przed nami na nowo otworzyć mógłby? Do końca wieczności od razu budzić będziemy jako plama na obliczu Syna Bożego. Strzała w ciele tego, który za człowieka umarł. Ale powinność przed nami stoi. Czy cofnąć się możemy? Ja mówię nie. Ale ja stary jestem. I życie z jego radościami, pięknymi miejscami, śpiewem ptaków, muzyką i miłością już za mną. Wy, młodzi, doświadczyliście smutku, ale przed wami jeszcze pięknych dni wiele. Co wy na to? Kiedy profesor mówił te słowa, Jonathan ujął moją dłoń. Widząc wyciągniętą ku mnie rękę, przestraszyłam się. Bardzo się przestraszyłam, że chcę się cofnąć w obliczu tak przerażającego niebezpieczeństwa. Ale jego dotyk podziałał ożywczo. Tak był silny, pewny i zdecydowany. Dłoń odważnego człowieka mówi sama za siebie i nie trzeba nawet miłości kobiety, by ją usłyszeć. Kiedy profesor skończył, spojrzeliśmy sobie z Jonathanem głęboko w oczy. Nie musieliśmy nic mówić. We'll be right back.
I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu podcastu Moje Cthulhu. Pamiętajcie, żeby subskrybować go na waszej ulubionej platformie, czy słuchacie podcastów na iTunesach, czy na YouTubie, czy na Google Podcast, czy na Blueberry, czy na SoundCloudzie. Wszędzie tam możecie śledzić na bieżąco każdy odcinek mojego podcastu, a one ukazują się regularnie co 2 tygodnie. Bardzo dziękuję wam za uwagę. Zachęcam jak zawsze do przesyłania uwag, komentarzy, wszelkiego rodzaju próśb lub propozycji. Zapraszam za 2 tygodnie do kolejnej audycji Moje Cthulhu, a teraz pozdrawiam was z ostępów Izabelińskiej Puszczy. Do usłyszenia.